Znalazłem łupieżców, tych, którzy napadali na naszych ludzi. Dokładnie tam, gdzie mówiliście. Świetnie, kapralu sędziowie. Potrzebujecie pomocy. Wyglądają na byle jako zbieranie. Chyba tak. Zaszedni z boku! Wyglądają na byle jako zbieranie. Chyba tak. Ostra! W takim razie powodzenia. Bez odbioru. No więc pomyśleliście sobie, że założycie obóz i będziecie napadać na wyprawy bojówkarze, tak? Musicie wiedzieć, że w życiu nie ma tak łatwo. Teraz cię ma! Już po tobie, zaraz się przekonasz! To ma mi zaimponować? Nie odpuszczać, damy radę! Jaskinia. Czyli teraz zamieniamy się w... durnych jaskiniowców. Widzę wroga! Tu, z boku! To już wszyscy? Okej. Tak, załatwieni. Kapral St. John do Diamond Lake. Zgłoście się. Kapralu? Kapitanie, ci łupieżcy przy naszej południowej granicy zostali zlikwidowani. Powiedziałeś naszej. Sir? Bardzo długo byłeś włóczęgą, St. John. Czasami mija trochę czasu, zanim nowy rekrut oswoi się z przynależnością do większej grupy. A szczerze, to nie wierzyłem w ciebie. No cóż, życie nas zaskakuje. Tak. Zgadza się. To wszystko, kapralu. Tak jest. Bez odbioru. Motor bojówki. Musi być jej. Pułkowniku, melduje się kapral St. John.
Ser, jestem na miejscu i obóz wygląda na opuszczony. Życie sierżant Foster jest w waszych rękach, kapralu. Nie zawiedźcie mnie. Tak jest, ser. Znajdę ją. Nie pomyliłem się, na bank. Ale gdzie się wszyscy podzieli? Nie teraz, nie teraz! No, dawaj do niego! Kiedyś musisz się... Ej, Buczenko, wyłaź! Dosyć tych wygłupów! Wiemy, że tam jesteś! Nie przestaniemy cię szukać! Jak cię znajdziemy... To już wszyscy? Chyba tak. Dzień jak co dzień w pracy. No, łatwa sprawa. Zabiję ją, przysięgam. A, co słychać, pani sierżant? Jak tam Dzionek? Jezu, kapralu, dzięki. Jest świetnie, po prostu świetnie. Podrzucić was z powrotem? Motor bojówki stoi przed wejściem? Czy może go rozebrali? Nie, nie, stoi, spoko. Dobra, super, super. St. John, tak? Dziękuję. Jakoś sobie poradzę. No to jazda. Zrobione. Otwórzcie już tę bramę! Deacon, kapral St. John. Dobrze was widzieć. Witam, sierżancie.
kapral dowodzący. Sierżancie, dobrze cię widzieć. Czekaj, chwila. Co ty chcesz, jednego żywcem? Trochę trudno prowadzić badania nad trupem. Masz. Co to ma być? To specjalny środek usypiający. Pozbawi go przytomności na czas transportu. Jestem już blisko, Deacon. To może być to. Tak jest. Zgłoś się. Właśnie jechałem znaleźć jakąś straszkę. Świetnie. Tylko potrzebuję określonego rodzaju, dobra? Czekaj, chwilę. Określonego rodzaju? Na południe stąd, niedaleko Rim Drive, jest taki stary kurort. Teraz mieszka tam cała kolonia zainfekowanych dzieciaków. Traszek. Okej. Odezwij się, jak tam dojedziesz. Bez odbioru. Kolonia traszek. O mój Boże. Muszę to zobaczyć. St. John, raport. Wykonuję zadania dla porucznika Whittaker, więc jestem teraz trochę zajęty, kapitanie. Zrozumiano. Daj znać, jak skończysz. Jesteśmy gotowi przetestować broń Weavera. Corey, bez odbioru. Kurwa. To by było na tyle, jeśli chodzi o wyścig Sary z Weaverem. Sara, już jestem. Dobra. Musisz znaleźć dziewczynkę w czerwonej koszulce, w takiej dziecinnej koszulce, na której jest tycia kicia, czy coś takiego. Dziwne, że pułkownik nie spalił jeszcze tego miejsca. Powiedziałam Mattowi, żeby nie ruszał tego miejsca. Od miesięcy prowadziłam tam testy. Potrzebuję ich, żeby zrobić serum. Tylko jak mam niby znaleźć tę, którą chcesz, nie zabijając całej reszty? Nie mam pojęcia, ale po prostu zrób, co musisz, dobra? Potrzebuję dziewczynki w tej czerwonej koszulce. Mam cię, Magnido! O Jezu!